W ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych Dyskusyjny Klub Książki w Lubaczowie pozyskał środki na realizację zadań. Opiekunem naszych działań było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Lubaczów. Nasze działania ukierunkowane były na promocję czytelnictwa. Zorganizowaliśmy m.in. akcję Księgozbiór, czyli Ciche Czytanie w naszej przybibliotecznej czytelni pod chmurką, w którym udział wzięli członkowie klubu, bibliotekarze i czytelnicy. Ponadto zrealizowany został Wieczór Poezji, poświęcony twórczości poetów związanych z ziemią lubaczowską. W ramach solidarności z walczącą Ukrainą prezentowane były także sylwetki oraz wiersze ukraińskich poetów. Aby grupa miłośników książek z Lubaczowa mogła się jeszcze bardziej zintegrować, zorganizowany został dwudniowy wyjazd do Lublina, podczas którego poznaliśmy zabytki i historię miasta. Ostatnim punktem wycieczki był cmentarz żydowski w Izbicy. Do odwiedzin tego miejsca zainspirowała nas książka Rafała Hetmana. Najmilej jednak wspominamy pracę nad filmem promującym czytelnictwo Czytam, więc jestem, w którym klubowiczki opowiadają, czym dla nich jest czytanie i jaką rolę odgrywa w ich życiu. A jak nam wyszło? Zobaczcie sami na bibliotecznym kanale YouTube. Co nam dała realizacja projektu? Nowe możliwości! Daną integrację, mnóstwo inspiracji, wspaniałe wspomnienia. Dobrą zabawę!